Wciąż dodatni przyrost naturalny na Podkarpaciu. Tylko w Rzeszowie w ubiegłym roku rodziło się ponad 2000 dzieci. Każdego roku o 10% przybywa porodów w naszym szpitalu. W Krośnie z unijnym dofinansowaniem powstanie długo oczekiwane Centrum Matki i Dziecka. Pojawią się 4 sale porodowe, które wszystkie będą spełniać warunki do porodu rodzinnego. Mieszkańcy bloku socjalnego w Dębicy na razie nie wrócą do swoich mieszkań. To jest ten ośmiech, co człowiek przeszedł, to jest mordęga. Konrad Dudek, zapraszam na aktualności w poniedziałek, 2 stycznia. Informacje z regionu zaczynamy od rankingu przyrostu naturalnego w miastach wojewódzkich, na czele którego jest stolica Podkarpacia. Dziś gratulacje od prezydenta Rzeszowa odebrali rodzice pierwszego dziecka urodzonego w tym roku. A ze statystyk wynika, że w województwie podkarpackim od kilku lat najwięcej dzieci oprócz Rzeszowa rodzi się w powiecie robczycko-sędziszowskim. Najmniej w Przemyślu i powiecie tarnobrzeskim. Dziękuję serdecznie. Były drobne upominki i 1500 zł w prezencie. Takie spotkania prezydenta miasta z rodzicami pierwszego dziecka urodzonego w nowym roku to już w Rzeszowie tradycja. Proszę Państwa, urodziło się w tej nocy ile w sumie? 17 dzieci się u nas urodziło. I z tego 10 z Rzeszowa. 655 najwcześniej. Tak, i najwcześniej, tak. Pierwsza rzeszowianka urodzona w 2017 roku będzie mieć na imię Iga. Ma już starszą siostrę Nikolę. Czujemy szczęście, mamy pełną rodzinę. Dobrze, że dziewczynka, a nie chłopczyk, bo nie wiem, jakby był przyjęty w domu przez siostrę starszą. Także jesteśmy zadowoleni. Termin był na za tydzień, ale się udało tydzień wcześniej. Rodzice Igi pracują w banku. Twierdzą, że na ich decyzję o kolejnym dziecku nie wpłynął program Rodzina 500+, ale cieszą się, że pomoże w wychowaniu córki. Oczywiście cieszymy się, że taki bonus do budżetu wpadnie, bo jednak kwestie materialne są bardzo ważne. Aczkolwiek no, liczymy się z tym, że nie jest to świadczenie, które wiecznie będzie wypłacane. Lekarze z rzeszowskiego szpitala Pro Familia, w którym przyszło na świat pierwsze dziecko urodzone w tym roku, twierdzą, że mieszkanki Podkarpacia decydują się na urodzenie pierwszego dziecka w wieku od 25 do 35 lat. Każdego roku o 10% przybywa porodów w naszym szpitalu. W ubiegłym roku urodziło się ich około 3700. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszej dobie nowego roku na świat przyszło 17 dzieci. Zawsze marzyłam o trójce dzieci, także udało się. Mam dwójkę w domu, chłopczyka i dziewczynkę, teraz chłopczyk. Jeszcze imienia nie mamy wybranego. W 2016 roku w Rzeszowie urodziło się dokładnie 2005 dzieci. W tym samym czasie zmarło 1350 osób. Przybyło więc dokładnie 653 nowych mieszkańców miasta. To największy przyrost naturalny odnotowany w miastach wojewódzkich w Polsce. W województwie przyrost wciąż jest dodatni, choć z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to największy przyrost naturalny mamy w województwie pomorskim, natomiast najmniejszy w województwie łódzkim. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w naszym województwie, to największy przyrost naturalny jest w mieście Rzeszowie oraz w powiecie robczycko-sędziszowskim. Natomiast najniższy przyrost naturalny, ujemny przyrost naturalny odnotowaliśmy w mieście Przemyślu i w powiecie tarnobrzeskim. Wśród osób, które z początkiem roku starają się o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+, spora grupa to osoby wracające z zagranicy. Przyjechałam właśnie z Anglii, jestem bezrobotna, także mam nadzieję, że będzie mi przysługiwało, mam pierwsze dziecko. Na Podkarpaciu programem już objęto 241 tysięcy dzieci, a do rodzin trafiło w sumie 950 milionów złotych. Sprawdziliśmy, jaka była liczba urodzeń w 2016 roku w większych miastach regionu. Z danych Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że w Mielcu urodziło się 1290 dzieci, w tym czasie zmarło 945 osób. Przybyło zatem 345 mieszkańców. W Krośnie było 1211 urodzeń, 998 zgonów, przybyło 213 osób. W Stalowej Woli odnotowano 694 urodzenia i 685 zgonów. Bilans też jest dodatni, wynosi 9 osób. Za niemal 20 milionów złotych w krośnieńskim szpitalu powstanie Centrum Wysokospecjalistycznej Opieki Medycznej dla Matki i Dziecka. Rozpoczęły się już procedury przetargowe na modernizację 3 oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz dziecięcego. Centrum Matka i Dziecko ma rozpocząć działalność w grudniu tego roku. Mama Wojtusia, który właśnie urodził się w krośnieńskim szpitalu, jest przekonana, że zmiany są bardzo potrzebne.
Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby w szpitalu były na przykład pojedyncze sale, przy których matka mogłaby się zajmować też dzieckiem przez cały okres pobytu w szpitalu i żeby to było bardziej takie intymne. Pani Dominika, która wraz z kilkumiesięczną córeczką przebywa na oddziale dziecięcym, ma podobne zdanie. Uważa, że bardzo przydałaby się większa liczba łazienek, które by były zaraz przy boksach, przy naszych pokojach, co by umożliwiało po prostu zostawienie tego dziecka na chwilę i nie martwienie się, co się dzieje za ścianą i za długim korytarzem. Na takie niezbędne zmiany pacjenci będą mogli liczyć już w grudniu. To termin zakończenia modernizacji 3 szpitalnych oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz dziecięcego. Poprawią się warunki lokalowe i możliwość lepszego leczenia poprzez izolowanie dzieci potencjalnie chorych na choroby zakaźne. Do tej pory przy 45 łóżkach mieliśmy tylko 5 jednostek izolacyjnych. Po realizacji projektu będziemy mieli 17. Oddziały przyszłego Centrum Matki i Dziecka będą nie tylko przebudowane. Pojawią się 4 sale porodowe, które wszystkie będą spełniać warunki do porodu rodzinnego. Pojawi się nowy sprzęt, ultrasonografia, pojawi się także w jednej z sal możliwość odbywania porodów do wody. W krośnieńskim szpitalu rodzi się ponad 1000 dzieci rocznie. Niemal połowa z nich krócej lub dłużej jest leczona na oddziale noworodkowym. Opiekę nad wcześniakami i noworodkami z wadami wrodzonymi ułatwi nowoczesny sprzęt. To będzie inkubator ze wspomaganiem oddechu od pierwszych sekund życia bezpośrednio po urodzeniu. Dostaniemy ten sprzęt z inkubatory, respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry. Oddział kupi też karetkę neonatologiczną i sprzęt do ratowania noworodków z niedotlenieniem poporodowym. Wszystko z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Szpital Wojewódzki w Krośnie to jedna z kilku placówek medycznych, która skorzysta z puli pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oto inne przykłady. Ponad 43 miliony złotych na poprawę dostępności leczenia onkologicznego trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Ponad 42 miliony dostanie Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie na rozbudowę kliniki hematologii oraz kliniki nefrologii ze stacją dializ. Na niemal 40 milionów złotych dotacji może liczyć Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację bloku operacyjnego. Natomiast do Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu trafi 15 milionów złotych na opiekę kardiologiczną. Łącznie na ochronę zdrowia zaplanowano w Regionalnym Programie Operacyjnym ponad 183 miliony złotych. Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi od 57 do 85% kosztów wymienionych inwestycji. Zarzut zabójstwa usłyszał dziś w mieleckiej prokuraturze 44-letni mieszkaniec Kiełkowa. Zdaniem śledczych w sylwestrową noc zadał żonie kilka ciosów nożem. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i zasłania niepamięcią. O szczegółach tej zbrodni Karolina Ciesielska. Kiełków w powiecie mieleckim. To właśnie tutaj, w sylwestrową noc, w jednym z domów jednorodzinnych doszło do tragedii. W czasie rodzinnej awantury 44-letni mężczyzna zaatakował swoją 42-letnią żonę. Ugodził ją nożem, a rany okazały się śmiertelne. Mężczyzna po dokonaniu zabójstwa wyszedł z domu. Policjanci znaleźli go na pobliskiej stacji benzynowej. Miał przy sobie nóż, którym prawdopodobnie zadał żonie śmiertelne rany. Mężczyzna został zatrzymany, a dziś w prokuraturze zostały mu postawione zarzuty. A dokładnie zarzuty zabójstwa. Kobieta najprawdopodobniej zginęła od ciosu w szyję. Miała też rany cięte na klatce piersiowej. Przesłuchanie 44-latka w mieleckiej prokuraturze trwało dziś prawie 2 godziny, choć sam podejrzany zasłaniał się niepamięcią. Wiadomo, że w chwili zatrzymania był pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Bardzo szczątkowe, złożył wyjaśnienia, nie przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i stwierdził, że przebiegu zdarzenia nie pamięta. Jak dowiedzieliśmy się dzisiaj w prokuraturze, motywem zabójstwa mogło być to, że żona 44-latka poinformowała go, że chce się z nim rozwieść. Rodzina zamordowanej nie chce mówić dziś o tym, co wydarzyło się w sylwestrową noc. Nie mogą w to uwierzyć także mieszkańcy wsi. Ta pani to była naprawdę bardzo uprzejma, była, no nie chcę nawet już, że mi się łzy w oczach stają. Przedobra do dzieci w ogóle i te dzieci do sklepu przychodzi, to zawsze o dzień dobry, dzień dobry.
elegancko. A nie było tam konfliktów między nimi? Tak po prostu ja tego jeszcze nie zauważyłem, żeby... Po prostu do sklepu on przychodził, to go widziałem, ale... Z tego, co słyszałem, to że jakiś konfliktowy był człowiek. No. Jeszcze dziś prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 44-latka na okres 3 miesięcy. Za zabójstwo grozi mu nawet dożywocie. Na jutro planowana jest sekcja zwłok kobiety. Prokuratura Okręgowa w Krośnie czeka na wyniki badań krwi, które odpowiedzą na pytanie, czy 22-latek podejrzany o zamordowanie swoich rodziców był pod wpływem narkotyków lub dopalaczy. Do tragedii doszło pod koniec grudnia w Witryłowie w powiecie brzozowskim. W czasie awantury domowej młody mężczyzna zaatakował siekierą najpierw ojca, a potem matkę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany i usłyszał 3 zarzuty. 2 dotyczą zabójstwa dokonanego ze szczególnym okrucieństwem, 3 posiadania narkotyków. Przyznał się do winy, wiadomo też, że zdecydował się zeznawać. Prokuratura nie ujawnia motywów podwójnego zabójstwa. 30 grudnia policja wezwana do awantury w jednym z domów w Witryłowie znalazła zwłoki kobiety i mężczyznę, rodziców 22-latka. Na widok policjantów mężczyzna próbował uciekać. Grozi mu nawet dożywocie. W aktualnościach wracamy do dramatu mieszkańców bloku socjalnego w Dębicy. Po pożarze, do którego doszło w noc sylwestrową, mieszkańcy budynku musieli wyprowadzić się ze swoich mieszkań. Wśród nich są osoby starsze, niepełnosprawne i rodziny z małymi dziećmi. Miasto zapewniło im miejsca w noclegowni i mieszkaniach zastępczych. Nie wiadomo, kiedy wrócą do swoich domów, bo budynek na razie nie nadaje się do zamieszkania. O szczegółach Mariusz Mędycki. W budynku przy ulicy Kwiatkowskiego mieszkało 56 osób. Wiadomo już, że nieprędko wrócą do swoich mieszkań, bo zgodnie z wydaną dziś decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, budynek będzie zamknięty jeszcze przynajmniej przez kilka tygodni. To czas potrzebny na przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i powołanie komisji, która zdecyduje, jakie prace trzeba wykonać, żeby mieszkańcy bloku mogli wrócić do swoich mieszkań. Na razie lokatorzy zostali przeniesieni do lokali zastępczych. To jest strasznie, co człowiek przeszedł, to jest mordęga. Szkoda mówić. Pani Grażyna razem z mamą i niepełnosprawnym synem trafili do ośrodka interwencji kryzysowej. Jej mieszkanie ocalało z pożaru, ale boi się tam wracać. To są dobre warunki, przynajmniej ciepło i mamy co przynajmniej napić herbatę czy zjeść coś. Najważniejsze, żeby mieć swój kąt, to jest najważniejsze, żeby żyć jak normalni ludzie. W tym samym ośrodku zamieszkali pani Iwona i pan Andrzej z dziećmi. Oni też są zadowoleni z warunków, ale mają nadzieję, że szybko wrócą do swojego mieszkania. Teraz nie wiemy nic. Ja dzisiaj byłem tam po niektóre rzeczy potrzebne, żeby tutaj dzieci, bo ubranka i w ogóle i żywność. No to tam nic nie wiadomo na ten temat absolutnie jeszcze. Miejska spółka, która zarządza zniszczonym przez pożar budynkiem, zabezpieczyła 4 mieszkania zastępcze dla pozostałych rodzin z dziećmi. Warunki są tu skromne, ale w wielu przypadkach i tak lepsze niż w poprzednim mieszkaniu. I część mieszkańców też jeszcze na ten moment jest w ośrodku Alberta, gdzie tam przebywają na zasadach takiej noclegowni. Ale nimi też się zajmiemy. Poszkodowani mogą też liczyć na pomoc finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te osoby w większości są objęte pomocą i wsparciem naszego ośrodka, więc mają zasiłki okresowe, zasiłki celowe, teraz nowy rok, nowy miesiąc, tymi podaniami do nas tak czy inaczej by trafiły. Ale dzisiaj pytamy, czy nie ma jakichś konkretnych potrzeb. Tu okazało się, że jednej rodzinie jest wózek dla dziecka potrzebny, więc ten wózek już mamy. Więc to już takie indywidualne sprawy z każdą rodziną omawiane. Przyszłość poszkodowanych rodzin nie jest jeszcze znana. Dziś w ratuszu zebrał się w tej sprawie sztab kryzysowy. Jak podkreślał burmistrz Dębicy, blok socjalny miał być remontowany. Teraz trzeba te plany przyspieszyć. W środę będzie właśnie otwarcie na wykonawcę tego przygotowania tego projektu i tam jednym z punktów jest zbadanie stanu technicznego, czyli przygotowanie ekspertyzy. I myślę, że gdy zostanie wyłoniony wykonawca bez żadnych kłopotów, bo to różnie może być, to będziemy prosić tego wykonawcę, żeby jak najszybciej przygotował ekspertyzę. Do tego czasu ewakuowani mieszkańcy pozostaną w lokalach zastępczych. Niewykluczone, że niektórzy z nich na stałe. W
studiu aktualności jest Grzegorz Boratyn. To znak, że dziś na naszej antenie pierwsza w tym roku debata Konkrety i opinie. Witam serdecznie. Pozwolisz, że zapytam inaczej niż zwykle. Nie od tego, o czym będziesz rozmawiał z gośćmi, tylko kto będzie twoim gościem. Dzisiaj może zgadnę sam, o czym będziecie mówić. No dobrze, spróbujmy w takim razie. Dzisiaj w studiu ludzie władzy. Wojewoda, marszałek, przewodniczący sejmiku i prezydent Rzeszowa. I pytanie najważniejsze, czy ludzie władzy, czy władza spełniła nasze oczekiwania w roku 2016? I plany na 2017. Z pewnością ich nie zabraknie. I wolałbym, żeby było więcej konkretów niż publicystyki, bo jak na przykład czasami słyszymy, że Podkarpacie jest drugą Bawarią, albo że w ogóle jest Bawarią, to oczywiście niektórzy myślą sobie, no to wspaniale, cudownie, mamy ogromny postęp, mamy wysoki wskaźnik zadowolenia z życia, tak jak Bawarczycy. Mamy samoloty do Bawarii, czyli powinniśmy być zadowoleni. Ale akurat w tym programie chciałbym zapytać właśnie o konkrety, bo jak czytamy ostatni raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i atrakcyjność inwestycyjna Podkarpacia, to jest ciągle 12 miejsce w kraju. Jest pytanie, było 12 w 2016, 15 i 14. Czyli nic się nie zmieniło, ale to jest pytanie, czy nas to zadowala, czy nas to satysfakcjonuje i co możemy zrobić, żeby było lepiej, żeby było może 10, a może pierwsza trójka. Nie wiem, zobaczymy. Goście będą się chwalić, a prowadzący będzie krytykował. Albo szukał. Prowadzący będzie szukał łyżki dziegciu w beczce miodu. Będę zadawał pytania. To z pewnością obiecuję, że tych pytań nie zabraknie. A odpowiedzi sami Państwo usłyszycie o 20:30. Bardzo dziękuję. Grzegorz Boratyn, Konkrety i opinie. W studiu aktualności jest też Mirek Pęcak, czyli na sportowo w aktualnościach. Podsumowanie roku czy plany na przyszły? Troszkę podsumowania roku, troszkę oczekiwaniach na nowe 12 miesięcy, ale rozpoczynamy od plusów minionego roku. Medale Rafała Wilka w Rio, sukcesy tarnobrzeskich tenisistek stołowych, awanse krośnieńskich koszykarzy, sanockich siatkarzy i mieleckich piłkarzy. To najważniejsze z nich. Rafał Wilk z brazylijskiej paraolimpiady przywiózł 2 medale, złoty i srebrny. Reprezentant Stali Rzeszów ma już w dorobku 4 krążki zdobyte na igrzyskach. Na podium się generalnie łzy mi ciekły naprawdę tak dosyć mocno, jak nigdy. Tarnobrzeskie tenisistki stołowe wywalczyły 25. w historii klubu tytuł drużynowych mistrzyń Polski, a w Lidze Mistrzyń dotarły do finału, ulegając tam faworytowi tych rozgrywek, berlińskiemu TTC. Nie udało się wygrać, ale to też jest nasz sukces. Krośnieńscy koszykarze wreszcie dopięli swego. Wymarzony awans do ekstraklasy był ukoronowaniem świetnego sezonu. Zrobiliśmy to, jesteśmy najlepsi w pierwszej lidze, Tarnów Basket czeka. Świętowano także w Sanoku. Drużyna TSV awansowała do pierwszej ligi, przegrywając w całym sezonie zaledwie 1 mecz. Marzyliśmy o tym, wyobrażaliśmy sobie, jak to będzie i spełniło się. Jest lepiej niż się spodziewałem. Wreszcie można się dopatrzyć pozytywów w podkarpackiej piłce. Mielecka Stal wywalczyła awans do pierwszej ligi już na 3 kolejki przed końcem rozgrywek. Indywidualnie Agnieszka Sajdutka zdobyła 2 medale mistrzostw świata w karate. Grzegorz Grzyb po raz pierwszy został rajdowym mistrzem Polski. Licien i Tomasz Lewandowski wywalczyli złote krążki mistrzostw Polski w tenisie stołowym, a Michał Bartusik w judo. A na minusie rzeszowscy siatkarze. Asseco Resovia przegrała tak finał mistrzostw Polski, jak i finał Ligi Mistrzów. W Sanoku po przegranym sezonie sponsorzy zaprzestali finansowania drużyny hokejowej. Krośnieńscy żużlowcy nie zdołali utrzymać się na zapleczu Ekstraligi. Rzeszowscy siatkarze nie zdołali wywalczyć w minionym sezonie ani jednego trofeum. W Pucharze Polski przepadli w półfinale. W Plus Lidze przegrali w 3 meczach finał z Zaksą Kędzierzyn, choć niektórzy srebro traktowali jak sukces. Patrząc na historię, jak doczołgaliśmy się do finału, to też jest sukces. Natomiast wiadomo, że sportowe ambicje mieliśmy zdecydowanie większe. W finale Ligi Mistrzów, którego byli gospodarzami, zajęli dopiero 4 miejsce po 2 porażkach. Ta drużyna na ten moment jeszcze nie jest gotowa na wygrywanie w Europie. Ja żałuję tylko tego, że przy takiej publiczności nie ma takiej chwili takich radości. Sanoccy hokeiści w dramatycznych okolicznościach przegrali półfinał Mistrzostw Polski z Krakowią, a w pojedynku o brąz nie dali rady Podhalu Nowy Targ. Ja tylko mogę przeprosić wszystkich kibiców, sponsorów za to 4. miejsce, bo to dla nas jest porażka duża. Przeprosin najwyraźniej nie przyjęto, bo udziałowcy i sponsorzy hokejowej spółki wycofali drużynę z rozgrywek.
Kibice krośnieńskich żużlowców debiutancki sezon w rozgrywkach zaplecza Superligi rozpamiętywali jeszcze długo po jego zakończeniu. Do utrzymania zabrakło zaledwie jednego małego punktu. Mieliśmy to jak na talerzu i nam się wymsnęło, no ale kibice nas też muszą zrozumieć, że oddali chłopaki dzisiaj serce na tym torze. Niewiele dobrego można także powiedzieć o poprzednim sezonie w wykonaniu rzeszowskich siatkarek. Przedostatnie miejsce w tabeli plus ligi zaszczytu nie przyniosło. Nowy rok niesie z sobą nowe oczekiwania. Te najważniejsze dotyczą rzeszowskich siatkarzy i siatkarek, tarnobrzeskich tenisistek, łańcuckich koszykarzy, a także piłkarzy ze stolicy Podkarpacia. Asseco Resovia znów celuje w 3 trofea. Najważniejsze będzie odzyskanie tytułu mistrzowskiego i triumf w Pucharze Polski. Wygrana w Lidze Mistrzów byłaby super niespodzianką. Atmosfera w drużynie jest naprawdę dobra, że każdy się z każdym dogaduje. Nie ma problemu, czy ktoś jest z Kanady, czy z Polski. Rzeszowskie siatkarki po kadrowych wzmocnieniach grają bez kompleksów. Po cichu można liczyć na medalową niespodziankę. Nasza gra ma zdecydowanie lepiej wyglądać. Musimy wyeliminować błędy, które się pojawiają i o których wiemy, zdajemy sobie z nich sprawę. Tarnobrzeskie tenisistki pewnie zmierzają po kolejny tytuł. W Lidze Mistrzyń awansowały do ćwierćfinału, ale trener Siarki musi prosić o pomoc. Bardzo proszę radnych Tarnobrzega, władze samorządowe. Proszę Państwa, ta drużyna potrzebuje tu i teraz pomocy. Łańcuccy koszykarze zamierzają dołączyć do kolegów z Krosna. Na razie liderują w pierwszej lidze i nie ukrywają aspiracji do awansu. My zrobimy wszystko, aby kibic był zadowolony. Nasi fani, działacze, trenerzy byli zadowoleni. Na piłkarski awans czeka też stolica Podkarpacia. Na razie bliższa tego celu jest drużyna Stali, która jesienią wygrała wyścig po większą dotację z budżetu miasta, ale... Myśmy tak naprawdę jeszcze niczego nie osiągnęli. Dopiero będziemy rozliczani z tego, co się będzie działo na początku czerwca. Ja mam nadzieję, że dla nas ten handicap będzie już pod koniec maja. Wszystkim kibicom na Podkarpaciu w nowym roku życzymy samych sukcesów. A w serwisie sportowym aktualności dziś to wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za naszych sportowców, oby Podkarpacie cieszyło się jak największą ilością triumfów i medali. W aktualnościach tymczasem to wszystko. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, na którą zapraszam w imieniu Adama Bieniasa. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.